Dzisiaj zajmiemy się jedną z ważniejszych spraw, a mianowicie sprawą krzyżacką. Why is it important to study history? Well, first of all, it's fun. Sprawa krzyżacka to jest coś takiego, na co na maturze traficie na pewno. O czym tak naprawdę rozmawiamy? Będzie nas interesować okres od 1226 roku, czyli sprowadzenia krzyżaków do Polski, do roku 1525, czyli hołdu pruskiego i końca jak gdyby problemów z krzyżakami. Naprawdę barwny okres, który w bardzo wyraźny sposób ukształtował to, jak wyglądała Polska i wtedy, i później. Ukształtował to, jakie mieliśmy ziemię, czy byliśmy silnym państwem, czy nie. Pewne założenia są takie, które nie da się jakby... Dobra, to jest bez sensu już. Okay. Na Mazowsze notorycznie napadają Litwini, Prusacy i plemię Ćwingów. Te wszystkie najazdy wyniszczają bogatą na początku dzielnicę i w 1226 roku Konrad Mazowiecki decyduje się poprosić o pomoc zakon krzyżacki. Kim byli krzyżacy, zanim osiedlili się w Polsce? Bo umowa, jaką proponuje Konrad Mazowiecki krzyżakom, polega na tym, że krzyżacy osiedlą się na ziemiach polskich, to znaczy Konrad wydzieli im część swojej ziemi, w zamian za to pomogą mu w walce z niewiernymi, bo ludy napadające na Mazowsze są ludami niechrześcijańskimi, czyli są poganami. A właśnie zakon krzyżacki zajmuje się walką z poganami. Zakon krzyżacki to inaczej zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Więc na pytanie, czy krzyżacy to Niemcy, odpowiedź brzmi... Wielki mistrz zakonu, heil! 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 Nie, ale w nazwie jest... Nie, w sumie odpowiedź to tak. To są Niemcy. Dla krzyżaków osiedlenie się na ziemiach polskich jest faktyczną szansą dostania swojej ziemi, którą, jak się szybko okaże, wezmą po prostu na własność, zakładając tak naprawdę swoje państwo z ziemią daną przez Konrada. I jednocześnie mają też szansę się wzbogacić kosztem ludów pogańskich, z którymi mają walczyć. W momencie, w którym Konrad Mazowiecki, 10 lat po tym, jak sprowadził krzyżaków na swoje ziemię, dowiaduje się od papieża, że ziemia, którą dał im przecież w dzierżawę i wie o tym doskonale, jest im dana na własność, jest to dla niego nie niespodzianka. To trochę tak, jakbyście zaprosili do domu hydraulika i on powiedziałby wam pod koniec wizyty, że ten kran jest teraz jego. Krzyżacy po niecałych 30 latach już nie mieli nic do roboty tak naprawdę. I teraz przechodzimy do początku faktycznych problemów. W 1308 roku, kiedy to Brandenburgia zajmuje Pomorze należące do Polski, Władysław Łokietek, czyli władca dzielnicy senioralnej, decyduje się odbić Pomorze i prosi o pomoc krzyżaków. Ci pomagają i krzyżacy odbijają Pomorze tak naprawdę. Tylko w momencie, kiedy Władysław Łokietek prosi krzyżaków o zwrócenie Pomorza, krzyżacy żądają za nie gigantyczną kwotę, na które państwo polskie nie stać. Co krzyżacy rozumieją jako zgoda na przywłaszczenie przez nich Gdańska. Po 1320 roku Władysław Łokietek jest królem Zjednoczonego Królestwa Polskiego. Rozpoczyna się pierwsza faktyczna, oficjalna wojna. Warto zapamiętać tylko jedną datę, to jest 1331 rok. Bitwa pod Płowcami. Ekspansja krzyżaków jest zatrzymana. Niestety rok później umiera Władysław Łokietek. No i wojna zostaje nierozstrzygnięta. Zaczyna się nowy rozdział w historii stosunków polsko-krzyżackich, bo na tron wchodzi Kazimierz Wielki. W 1343 roku dojdzie do pokoju kaliskiego, w którym Kazimierz Wielki tak naprawdę, godząc się z krzyżakami, odsuwa kwestię Pomorza na późniejsze czasy, jednocześnie zachowując tytuł władcy Pomorza. Wrócimy do tego, no po prostu Polska będzie mogła interweniować na Pomorzu i użyć tego tytułu jako pretekstu. W 1409 roku na Żmudzi dojdzie do powstania. Żmudź to teren Litwy, a Litwa i Polska bardzo dobrze się dogadują. W odpowiedzi na stłumienie powstania zbrojnie przez krzyżaków państwo polskie odpowiada, wypowiadając wojnę krzyżakom i dochodzi do tej najgłośniejszej wojny z krzyżakami, gdzie ofensywa państwa krzyżackiego zostanie zatrzymana pod Grunwaldem w 1410 roku, w której to dojdzie do tego punktu zwrotnego. Inicjatywę w zupełności przejmuje państwo polskie. To Jagiełło, czyli obecny król Polski, będzie rozdawać karty. W 1411 roku dochodzi do zawarcia pierwszego pokoju toruńskiego. W Polsce będziemy nazywać później ten pokój przegranym pokojem. Mieliśmy przewagę, a nie wykorzystaliśmy jej zupełnie i po prostu pogodziliśmy się z krzyżakami, mimo że mogliśmy ich docisnąć.
Postanowienia tego pokoju są właśnie takie... bardzo nijakie. Bo krzyżacy obiecują, że nie będą dyskryminować obywateli Polski. Oddają Żmudź, która tak naprawdę do nich nie należała, ale wycofują swoje wojska ze Żmudzi. No tak jak powiedziałem, efekty tego pokoju to nie jest nic, z czego Polacy mogą być dumni. Już kilka lat później zaczynają się pierwsze najazdy zakonu krzyżackiego na okoliczne ziemie. Czyli tak naprawdę nic się nie zmienia. W 1440 roku zostaje zawiązany Związek Pruskich. To jest trochę coś takiego jak ten wcześniejszy Związek Jaszczurczy. Na terenach Prus powstaje coś na kształt organizacji, które lobbują za wolnym handlem, to znaczy handlem niezależnym od zakonu krzyżackiego. Jest całkiem naturalnym, że zakonowi krzyżackiemu to się nie podoba i będzie zwalczał takie ruchy i takie pomysły, jak uzależnianie handlu nie od siebie, lecz od Królestwa Polskiego za wszelką cenę. W 1454 roku Prusacy poproszą o pomoc króla polskiego. Król Kazimierz Jagiellończyk odpowiada na prośbę Związku Pruskiego, prowadząc coś, co kojarzymy wszyscy jako akt inkorporacji. Robiąc to, Kazimierz Jagiellończyk powołuje się na ten właśnie tytuł władcy Pomorza, o który wcześniej zadbał Kazimierz Wielki, prezydent Polski. Prezydent Polski. Akt inkorporacji, czyli teoretyczne włączenie w swoje tereny innego kraju, w tym przypadku Prus, nie do końca spodobały się władzom zakonu krzyżackiego. Dla nich jest to oczywisty znak rozpoczęcia wojny. Ta wojna zostanie zapamiętana jako wojna 13-letnia. Potrwa 13 lat. Od 1454 roku do bardzo fajnej daty, 1466 roku. To brzmi jak 12 lat, ale jak się nad tym zastanowimy, to jest 13 lat. Nie ma żadnej znaczącej bitwy. Jest to tak naprawdę bardziej, nie wiem co, ale kończy się drugim pokojem toruńskim. A drugi pokój toruński, w odróżnieniu od tego pierwszego, jest już naprawdę znaczący. Prusy królewskie to teren, który należy do królestwa, a Prusy książęce to tereny, które należą do teoretycznego księcia, czyli władcy zakonu krzyżackiego i są lennem państwa polskiego. Jakie wnioski? Konrad Mazowiecki sprowadził krzyżaków w dobrej wierze, ale całość skończyła się tragicznie. I jeżeli chodzi o stosunki polsko-krzyżackie, to zdecydowanie opóźniły one rozwój Polski, ale jednocześnie stanowiły jeden z kluczowych powodów, dla których Polska i Litwa połączyły się. Doszło do faktycznego zjednoczenia przeciwko jednemu wrogowi. Gdyby nie krzyżacy, to byśmy mogli się rozwijać. I byśmy się nie połączyli z jakąś Litwą, tylko byśmy się połączyli z Norwegią albo z Australią. To jest dobry żart.